Cześć chłopaki i dziewczyny, dostałem informację od Jacka, naszego prezesa, żeby na ostatki słów castingowe zrobić małe zakupy. Mamy już, o zobaczcie, tam cały karton z gadżetami, tutaj troszeczkę też gadżetów leży dla was na ostatki. Zresztą część wam pokazywałem tutaj na tle naszego loga, ale zobaczcie, jeszcze jedna rzecz, zarwała nam się półka i zrobiłem takie oto rureczki. Ciach, ciach, one idą aż od dołu do góry. Za dużo tych pucharów mamy. No co zrobić? No, taki klub, tyle pucharów zdobywają nasi zawodnicy, że się półki zarywają. Mirek Gola mówi, że coś na ten temat wie, ma to samo. Dobra, nie przedłużając, jedziemy do wędkarskiego.com, zrobimy małe zakupy na ostatki słów castingowe dla was. No i jesteśmy już pod naszym ulubionym sklepem, także zaraz coś ciekawego wybierzemy. Dobra, żeby nie przedłużać, weźmiemy sobie coś takiego. Tak jak już mówiłem, zbieramy dzisiaj rzeczy na nagrody, no, na nasze ostatki słów castingowe. Myślę, że ich będzie dużo, bo część już wam pokazałem wcześniej. O, tamta torba jest fajna, zaraz sobie ją ściągnę. Zobaczcie, taka piękna torba. Od razu mi wpadła w oko. O, zobaczcie, ma takie twarde wieczko, spróbujmy otworzyć. Nie no, całkiem przyjemna, zobaczcie, o, jeszcze raz rzepy. Tu coś można wrzucić, fajnie, ale coś wrzucimy w tą torbę, żeby, no, było na bogato, nie? No więc tak, sprawdzona, bardzo dobra żyłeczka, 0,28, na pewno się przyda każdemu surfcastingowcowi. Do tego wszystkiego jeszcze wziąłem taką oto żyłeczkę, też 28, bardzo fajna, dwie sztuki. Żyłka z przyponem konicznym, to jest, żeby nie trzeba było, wiecie, wiązać, super rzecz, 0,30 do 0,57, jak dla mnie bomba, tej weźmiemy 3. Tak jak już wam pokazywałem, mamy już kilka pokrowców, takich typowo surfcastingowych. Mamy ten z rozkładanymi nóżkami od Mikado, mamy drugi taki pokrowiec na wędki bez tych nóżek, ale ponieważ bardzo wam się podobał ten rozkładanymi nóżkami, to myślę, weźmiemy jeszcze jeden. Ci nieco bardziej wprawieni wędkarze morscy na pewno docenią tego typu skrzynki. Bardzo pakowne i bardzo takie, wiecie, dobrze zrobione, dobrze wykonane. Ja znalazłem do tej skrzynki jeszcze takie coś, słuchajcie. Nie wiedziałem, że no takie coś produkują. Domyślałem się, że coś takiego pewnie jest. Są to takie plecki. Możemy każdą skrzynkę dostosować do tego, żeby ją zabrać na plecy, założyć. Także rewelacja, no mamy taką skrzynkę, no i mamy taki plecaczek do niej. Nieodzownym gadżetem, który musi mieć każdy surfcastingowiec, jest tak zwany paluch, coś takiego, o, co zakładamy sobie na paluszek i przy zarzucaniu naszej przynęty działają tak ogromne siły, że często no, nasza plecionka czy żyłka, nawet ta żyłka gruba 0,60 potrafi nam przeciąć palucha, więc no, takie coś jest nam niezmiernie potrzebne. Możemy też kupić coś takiego firmy Quantum, czy też innych firm, no jest to zdecydowanie taka opcja, powiedzmy VIP. O, tak się to zakłada, zobaczcie, coś takiego. Fajna sprawa, ja myślę, że wezmę jedno takie. No nie zaszkodzi. Zobaczcie, takie cudeńka, naprawdę różne, przedziwne przynęty wędkarskie, przynęty na dorsza, naprawdę w rewelacyjnych cenach, minus 25% dodatkowe rabaty. Też się tak zastanawiam, czy nie warto byłoby teraz zrobić potężne zakupy, no bo jeżeli za rok odblokują Bałtyk na połów dorsza, no to może warto byłoby mieć tą skrzynkę wyposażoną, a tym bardziej, że teraz jest tu w wędkarskim.com naprawdę rewelacyjna sytuacja, rewelacyjne rabaty, rewelacyjne ceny. No i jest to do rozważenia. Nieodłącznym komponentem każdego surfcastingowca jest tego typu skrzyneczka. Czemu? Bo możemy sobie na tego typu właśnie ładne kółeczka montować nasze zestawy. Część takich kółeczek, zestawów pokazywaliśmy wam w poprzednich naszych filmach, gdzie mieliśmy takie filmy instruktażowe, jak zacząć łowić z plaży, więc myślę, że no, na naszych ostatkach surfcastingowych nie może zabraknąć takiego pudełka.
No i jesteśmy już po zakupach. Sporo tego wszystkiego jest. Zmieści do samochodu, ale część nagród, jak wiecie, mamy już w naszym biurze, studiu, siedzibie klubu Władek Team. Także myślę, że wstydu nie ma. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na ostatki surfcastingowe 16 listopada. Naprawdę będzie się działo, gwarantujemy fajną pogodę. No i oczywiście miłą atmosferę, masę super jedzenia. Tak jak już mówiłem Wam wcześniej, będziemy rozwozić też jedzenie kładem po plaży, więc naprawdę nawet jak będzie zimno, nikomu się krzywda nie stanie. A zapisy możecie zrobić tutaj. Tutaj macie numer telefonu do człowieka, który zbiera informacje, kto by chciał uczestniczyć. W ostatkach surfcastingowych jest już ponad 50 zawodników, więc jest już dobrze, ale liczymy również, że i Ty będziesz, bo część z tych nagród będzie rozlosowywana na koniec, więc nawet jeśli nic nie złowisz, nie poszczęści Ci się tego dnia, to możesz liczyć na to, że wyjedziesz do domu z jakimś porządnym sprzętem do surfa. Trzymajcie się, cześć!